Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj znowu co nieco na temat odróżniania dwóch czasowników come i go. Przypominam, że one działają kierunkowo i na ogół Polacy to kojarzą. Czyli come to jest w naszą stronę, natomiast go to jest w inną stronę. I Polak powie, no to nie ma problemu, bo my mówimy tak samo. Iść to jest gdzieś tam, a przyjść to jest w naszą stronę. Jednak są pewne kontrowersje i popatrzmy tutaj na dwa zdania. One obydwa są poprawne. I teraz tak, załóżmy, że ktoś mówi, na pewno nie w tym miejscu, o którym tu jest mowa, tak? Czyli pytanie, zdanie brzmi, wybierasz się na imprezę do Tomka w piątek, tak? A jesteśmy na przykład, nie wiem, u nas w domu. Także nie jesteśmy na pewno w domu u Tomka. W związku z tym, skoro idziemy w inne miejsce, bo idziemy do domu Tomka na przykład, czy też do jakiejś restauracji, gdzie on zorganizuje tę imprezę, powinien być ewidentnie użyty czasownik go. I Polak będzie chciał tak tłumaczyć. Are you going to Tom's party on Friday? Natomiast bardzo często Anglicy jednak używają czasownika come. I wtedy Polacy właśnie troszeczkę głupieją i pytają, co jest grane? Przecież nauczyciel mi mówi, że w tamtą stronę to jest go, a w naszą stronę to jest come. On ewidentnie idzie w inną stronę, czyli powinno być go, więc dlaczego tutaj native speaker użył come? Tak rzeczywiście też mówią, jeżeli w domyśle ta osoba ma iść z tą osobą, która pyta. Innymi słowy, ta osoba, która pyta, też się wybiera. Tak jest podtekst, ok? Are you coming to Tom's party on Friday? Czy idziesz na imprezę? Ja też tam będę. Natomiast tutaj, are you going? Ja raczej się tam nie wybieram. Tak sobie myślę, że my być może podświadomie mówimy dokładnie tak samo. Być może u nas też można to zapytać na dwa sposoby. Jednym sposobem, idziesz do Tomka na imprezę, a drugi sposób, ty przychodzisz do Tomka na imprezę. Wydaje mi się, że my też tak powiemy, tak? Nie wiem, czy u nas też się kryją takie niuansiki, że jak powiem, ty przychodzisz na imprezę, że ja też tam będę. Być może nieświadomie mówimy dokładnie tak samo. I popatrzmy teraz na kolejne dwa zdania, które pokazują dokładnie ten sam problem. Why aren't you going to the cinema? Dlaczego nie idziesz do kina, tak? Czy na przykład ta osoba mi powiedziała, że idzie dzisiaj wieczorem do kina, nagle nie idzie, siedzi w domu. Ja ją pytam, to dlaczego nie idziesz do kina, tak? Czyli siedząc w domu idzie w drugą stronę, czyli ładnie użyty czasownik go. I tu nie ma żadnej kontrowersji. Oprócz tego ewidentnie miał iść sam, nie ze mną, więc odpada w ogóle czasownik come. Ale popatrzmy na drugie zdanie. We are going to the cinema tomorrow. Are you coming with us? Jutro idziemy do kina. Idziesz z nami? No i właśnie tutaj Polacy nie rozumieją, o co chodzi. Przecież oba te zdania oznaczają pójście w drugą stronę, tak? Siedzimy na przykład w domu i ktoś mówi, jutro idziemy do kina, czyli w drugą stronę. Idziesz z nami? Też w drugą stronę. Dlaczego Anglik przeszedł z going na coming? Tutaj właśnie ładnie zostało wyrażone pójście w drugą stronę, natomiast tu jest kontrowersja. Tu nie powinno być teoretycznie coming, tylko going. Więc dlaczego jest coming? Dlatego, że właśnie jest z nami. Czy idziesz z nami? W sensie, czy dołączasz do nas? Także tu jakby nie jest stricte mowa już o tym kinie, tylko o dołączaniu do nas, czyli w naszą stronę. I generalnie tak mówią native speakerzy, że jak tylko dodadzą z nami, od razu przechodzą na come, nawet jeżeli idziemy w inną stronę. Are you coming with us? Niektórzy wam powiedzą, no teoretycznie też można tu użyć going, ale prawda jest taka, że większość native speakerów nie użyje tu going, tylko coming. Dzięki!